Okej, okay, moi drodzy, do naszych kin, w całym tym natłoku premier serialowych i kinowych wszedł hinduski Blade Runner, łamane na Duna, łamane na Avengersi, łamane na Władca Pierścieni, łamane na Aquaman i mógłbym tak wymieniać. I po moim zeszłorocznym doświadczeniu, ci co widzieli filmik to wiedzą, gdzie recenzowałem e, Terminatora z Bollywood, technicznie to chyba nawet nie był z Bollywood, ale jeden z tych ich wysokobudżetowych, hiperznanych filmów, który notabene mega polecam, jest... Ale dobra, jaki jest to, możecie obejrzeć albo tamten filmik, albo, albo ten filmik, ponieważ ten film jest praktycznie taki sam. Fascynujący. Dlatego sobie dzisiaj o nim pogadamy. Kalki 2898 AD. To film napisany i wyreżyserowany przez Naga Ashwina, który opowiada nam historię i tutaj... Zaraz chociaż trochę się postaram zarysować, a nie będzie łatwo. Ale zacznę od takiego lekkiego wprowadzenia, że jest w niewielu polskich kinach, także jeśli złapiecie, to polecam. I to naprawdę polecam. Natomiast niesamowite doświadczenie, ponieważ byłem z kolegą i na sali byli głównie Hindusi i czułem się naprawdę, jakbym był, jakbym się na chwilę przeniósł do Indii, jakby, jakbym był w jakiejś innej rzeczywistości. Było fenomenalnie, jeśli o, o to chodzi, ponieważ klimat ich kina, no jest specyficzny, jest. Inny, jest nowy. Ja kocham, jak wiecie, analizować kino, i to jest jeden z tych momentów, że czy ten film jest tam genialny, czy nie, jest dziwny, ale jest po prostu. Każda scena to jest coś do analizy. To jest tak, jakbyście całe życie, nie wiem, mieli malarstwo w jednym stylu i nagle przyszedł Wam jakiś tam Picasso i zaczął malować te swoje wzory. Dla mnie to jest fascynujące po prostu, no nie? I powiem szczerze, że nawet ci ludzie tam na sali dziwnie na nas patrzyli. I jak włączyły się polskie napisy, to aż miałem yy, mały szok, bo się nie spodziewałem, no nie? Natomiast, <ścoughs> słuchajcie, film trwał 3 godziny. Ma w środku. Interwał, 10 minut przerwy w Cinema City. Także jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to widzieliście, bo zamieszczałem, śmiałem się. Fajna rzecz w ogóle, bo przy niektórych tych takich, jak ostatnio Westernowy Horyzont, trwający 3 godziny, 10 minut przerwy, no nie zaszkodziłoby filmowi. Nie zaszkodziłoby, nie? Natomiast zrobiłem malutki research, ponieważ my z ignorancji często upraszczamy, że Bollywood, Bollywood, tam, to, słuchajcie, Indie to jest kraj, gdzie jest już prawie półtora miliarda ludzi. Oni mają przeróżne, wytwórnie, jakby swoje takie podziały. I ten film jest, Zrobiony, chciałem się troszeczkę dokształcić przez Via Yanti Movies. Wszystkie pewnie będę tutaj źle czytał nazwiska, ale wiecie. To jest Telugu Cinema. Czyli to jest. Hollywood tak dokładnie rzecz biorąc. I myśmy oglądali w ogóle w Hindi, ponieważ oczywiście oni trochę też tak się bawią w ten ADR, że dogrywają różne ścieżki dźwiękowe, natomiast te Telugu, no to właśnie oni mówią w tym drugim języku, nie? Bo w Hindi tam mówi chyba, nie wiem, z połowa populacji, a w tym mówi tam jakiś procent, tylko malutki, także to jest ciekawe. Budżet tego filmu to było na dolary 70 milionów, co w Hollywood to oczywiście byłaby jedna czwarta, jedna piąta budżetu tak epickiego, trzygodzinnego filmu, gdzie CGI jest na, po prostu w każdej scenie. Natomiast no podejrzewam, po... znowu ignorancja trochę no nie sprawdzałem każdego ich filmu ale podejrzewam że jak na nich no to to jest jedna z najdroższych produkcji i to jest już taki szczyt nie i to widać i no właśnie moi drodzy sam film o czym opowiada dostajemy najpierw jakiś flashback 6000 lat temu <grywa> 3000 BC, gdzie mamy jakoś pobojowisko, jacyś bogowie ze sobą gadają, trochę jakbyśmy byli w jakimś greckim Pantenonie i tam jacyś bożkowie, prawda, Zeus walczył z nie wiem, z kimś tam, za Ateną, nie. Po czym jesteśmy nagle 6000 lat do przodu i wkopuje się historia w dystopijnej przyszłości, gdzie jakieś ostatnie miasto na Ziemi, wyglądające właśnie jak coś takiego, coś pomiędzy obcą planetą z Guardians of the Galaxy, a Blade Runnerowym, czy cyberpunkowym po prostu czymś, gdzie jest kompleks miast, jakieś takie jedno miejsce, to jest jak trochę z filmu Elysium, gdzie... Wszyscy naokoło żyją, prawda? W biedocie, a każdy by się chciał dostać do kompleksu, co jest jedną wielką, taką ciekawą konstrukcją odwróconą piramidą, która gdzieś się wisi, a nią zarządza taki tyran, prawda? Totalitarny Bóg Król, który tam jest. Cała historia: szukają ciężarnych kobiet, coś tam ten. Milion szczegółów tego świata, i gdzieś w tym wszystkim ważną rolę odgrywa to, że jest jakieś inne ukryte miasto, które niczym taka trochę wakanda, powiedzmy tutaj, czy, czy zakłomena, jakieś tam niezaginione nie miasto, ale ukryte miasto buntowników, którzy wierzą w tą religię, że pojawi się jakiś wyzwoliciel, i to jest powiązane z tym, co tam się działo 6000 lat temu, i tak dalej. To jest typowe też dla tych filmów, że tutaj jest wrzuconych 30 pomysłów. Są sekwencje wyglądające jak w Dune, są sekwencje wyglądające jak w Guardians of the Galaxy. Wszystko. To jest po prostu kurwa, wszystko, i powiem Wam, że no, wybornie mi się to oglądało. To znaczy, film jest absolutnym bałaganem, ma elementy, które nie działają, bym zmienił i tak dalej, ale trzeba im oddać, że naprawdę, oni są. Ja każdą sekundę filmu analizowałem, jak to, do czego to przyrównać, no nie? I powiem Wam, że po prostu fascynuje mnie to, jak, ci, jak oni tam w Indiach nie mają żadnych hamulców, nie? W sensie właśnie o to, to chodzi, że ktoś z nich widział Blade Runnera, widział to, widział tamto, wrzucił to w swoje wierzenia, bo oczywiście podejrzewam, że tutaj te wszystkie rzeczy takie mitologiczne to e, jakoś się odnoszą do tego, w co oni tam wierzą i wywodzą się z ich kultury, więc no, to, nie są, to nie są jakieś mity greckie, żebym ja całkiem nieźle je znał e, i pewnie też im łatwiej przez to taki film oglądać, gdzie tam rozpoznają, wiecie, jakieś szczegóły dotyczące loru, a jest ich odgroma. I za to szanuję, że ten, w tym filmie jest wszystko. Ja się tego nauczyłem, oglądając kilka tych filmów, tam dwa na krzyż, że i, i, jeśli minęły dwie godziny i wciąż nie było wielkiej bitki, będzie wielka bit, bitka. Nie było wciąż sceny, jak jakiś bohater, niczym Tony Stark nagle tam coś robi ze sprzętem, buduje sobie jakiś tam strój i będzie latał w kostiumie Transformersa. To jak ta scena następuje, to ja mam tak. Oczywiście, że musiała nastąpić. Te filmy są robione trochę na zasadzie, co się może wydarzyć, to się wydarzy. Czy to będzie miało Czy to wszystko ma spójny sens historii? Rzadko. <grytanie> w takim naszym zachodnim podejściu filmowym, no nie? To jest właśnie ciekawe, że oglądałem ten film. Zawsze jak oglądam ich filmy, to jest taka myśl, czy, czy to jest tylko to, że właśnie tak jak to porównanie z tym Picasso, że to, że to może być równie genialne, tylko jest inne? Ale tak sobie myślę, kurczę, to nie, to nie jest tak, że ja oglądam tylko filmy amerykańskie albo tylko polskie. Oglądam filmy z całego świata, przecież na co dzień doceniam japońskie anime, które też się cieszy swoimi, wiecie, charakterystycznymi, dziwnymi elementami. Jednak mam wrażenie, że oni w Indiach są z innego wszechświata: że oni naprawdę, trochę tak jakby dzieci. Napisały scenariusz, w sensie po prostu w tym jest wszystko non-stop, wszędzie, zawsze wszystko naraz. Tylko tym dzieciom ktoś dał właśnie 300 baniek, żeby to nakręcić. No nie? To jest bardzo, bardzo niesamowite e, widowisko. Ale to właśnie chcę powiedzieć, że nawet jeśli ten film ma problemy, o których zaraz powiem, które no moim zdaniem obiektywnie nie, nie działają, o tyle to jest niesamowite widowisko. I przez te 3 godziny nudziłem się tylko momentami. I tu mogę przejść do tego, co nie do końca działa i dlaczego się nudziłem momentami. Oni w tych filmach. Po pierwsze dają masakrycznie dużo ekspozycji mówionej i to jest ekspozycja, która jest, yy, to jest z jednej strony zalewają was miliardem historii szczegółów, po prostu opowiadają się te mitologie i ja jestem krishną srishną Atena tu miał syna i i scena jest że po prostu gadają o tym. Z drugiej strony tego jest tak dużo, to jest tak dziwne i to jest tak jakoś montażowo po prostu szarpane, to jest jak taki ciąg myśli, tak jakby ktoś opowiadał wam swój sen. I chat GPT, czy jakiś tam program, na żywo do tego snu dorabiał obrazki. To po prostu jest taki, jak, jakimś narkotykowym transie oni niektóre sekwencje budują, nie? I przez to człowiek się gubi. Człowiek się gubi w tym loże, w tej historii, ale gubi się też w narracji. Mamy jakieś nagle flashbacki, tu, przeskok. To jest dziwne. Brakuje też struktury całemu filmowi. To znaczy, cały, cały film też jest trochę takim, tutaj spokojnie. O ile drugie półtorej godziny to było dużo scen walki. Zawiązanie się wątków. Drugie półtorej godziny uważam, że było lepsze. Fantastyczne sceny akcji. O tyle pierwsze półtorej godziny to jest bałagan, i to moim zdaniem oni w tych, yy, prawda, filmach z Indii naprawdę mogliby poprawić. To znaczy, oni naprawdę bałaganiarsko piszą scenariusz, bałaganiarsko wprowadzają wątki. Tak jakby nie byli w szkole filmowej, żeby. jakby ominęli kilka lekcji. <laughs> I jakby, no wiecie, wciąż to jest ichniejsze, więc będą zrobić co będą chcieć. If you know what I mean, ale. Tak, jest w pierwsze półtorej godziny bałagan. I dodatkowo druga rzecz, która jest typowa dla nich, to jest bałagan tonalny. Z jednej strony mamy jakieś wątki takie blade runnerowo, jakieś tam ciężarne kobiety są mordowane, jest jakaś dystopijna przyszłość, takie ludzie giną. No jest to tak, na, wiecie, no to takie dunowo, blade runnerowo z muzyką Hansa Zimmera, gdzie tu są momenty naprawdę takie kopiujące wręcz dune, no nie inspirowany nad Dune'ie, nie? Wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Ale z drugiej strony za sekundkę mamy slapstick i jest scena po prostu a la Guardians of the Galaxy, tylko jeszcze głupiej, jak Star-Lord, bo to jeden z tych bohaterów, którego śledzimy, to jest praktycznie taki Star-Lord w tej wersji, i jakby jest scena, w której on jest wprowadzony i to jest absolutnie slapstickowy, głupi humor, jak on pokonuje 10 wrogów. Scena jest wypełniona po prostu idiotycznymi żartami, sucharami, takimi, no po prostu slapstickiem, tak jakby, tak jakby ktoś obejrzał jakieś pierwsze slapstickowe produkcje z lat dwudziestych, trzydziestych zeszłego wieku i stwierdził, o, wrzucimy to w naszych Avengersów, no nie? I ten tonalny bałagan sprawia, że z jednej strony to jest widowiskowe, to jest nieprzewidywalne, to jest taki wiecie przed chwilą mieliśmy jakąś brutalną sekwencję jakiś rozkminy z filmu ciężkiego sci-fi, po czym nagle mamy jakąś sekwencję, że tańczą i śpiewają, znaczy to nie jest musical, to nie jest bollywoodski musical, ale nagle jest sekwencja, która wygląda, że się zastanawialiśmy, czy, czy jemuś to się śni bo jest sekwencja, gdzie po prostu wszyscy tańczą, śpiewają zupełnie w innym tonie, dzieją się rzeczy niewyjaśnione i ten film jest bardzo takim ma szeroki wachlarz tonalny Czasami to jest ciekawe i działa, że właśnie nie jest monotematyczny, że jest, że jest jakby epicki, bo u nich wszystko jest epickie. U nich każda sekwencja, każdy wszystko musi być po prostu epic. Musi być. Tutaj nie ma innego wyboru. Jak bohater ma się pojawić, to walą ognie za niego i on wchodzi. Takie teledyskowe to jest takie bardzo przesadzone, pompatyczne epickie, no po prostu, no nie, tylko nie epickie w stylu Dune, która leci taką ścieżką, takim pasmem, tak jak wiecie, mamy pa pasmem takim leci Duna, pasmem takim leci powiedzmy Avengers, to leci takim pasmem, zahacza o wszystko non stop, no nie, i to się czasami źle przegryza, ja jakby, czasami mnie to bawi, jak bardzo można właśnie szarpać różne strony, ale czasami sobie myślę, no nie, no to jest, to jest zbyt głupie, do tego co przed chwilą widzieliśmy, o, znowu przejście w coś poważnego, no nie, Natomiast to, co działa, to CGI, hej, CGI jest super. Nie, nie wszystko wszędzie, zawsze, bo czasami widać gorsze momenty, ale jest mnóstwo świetnych efektów. Też i scenografii tych, te, tego jakiegoś tam miasteczka, czy, czy właśnie tego kompleksu, tego tej piramidy, czy w ogóle wiele różnych lokacji, które naprawdę tak praktycznie nie odstają od właśnie jakiegoś tam Marvela, lepszych filmów, czy, czy nawet jakiegoś tam. Gdzieś tam Dune, no nie? Jest trochę brak spójności, ale generalnie wygląda to dobrze. I sekwencje akcji, no to jest coś, co rzeczywiście oni tutaj. Słuchajcie, w tym filmie jest po prostu sekwencja, i to w sumie kilka ich jest, gdzie Star Lord walczy z Gandalfem. <grym> dosłownie, chcecie zobaczyć walkę Gandalfa, tylko takiego, co. taki nie taki Gandalf, co tam chodzi i czasem coś zrobi laską, tylko dosłownie na pieprza, jest po prostu wielkim takim półbogiem, magiem. No to mamy tutaj walkę Gandalfa ze Star Lordem, który wykorzystuje technologię. I to było fascynujące. To była jedna z najlepszych scen akcji, jaką widziałem, tego typu w kinie superbohaterskim od lat. Jak się oglądałem ten film, myślałem: Okej, okay, czy to jest tak dobre, właśnie jak Duna Wilnewa? Czy to jest tak dobre, jak te lepsze filmy Marvela, czy tam Avengers, Endgame, czy, czy, czy Infinity War? Nie. Ale jak porównamy ten film. I jeśli się, się zastanawiacie, czy może wybrać się do kina, czy coś w tym stylu, albo kiedyś obejrzeć w domu, jak porównamy ten film z jakąś, nie wiem, z jakimiś ostatnimi Transformersami, z, z tym wielkim, ale źle zrobionym kinem hollywoodzkim, no to tutaj Hollywood ich bije na głowę. Film jest dużo bardziej ciekawy, dużo bardziej wszechstronny, sceny akcji dużo lepsze, te sekwencje na parzanki naprawdę są zajebiste i jest w nich tyle kreatywności, jest w nich tyle mniejszych pomysłów, z których oczywiście wchodzi element plagiatu, Inspiracji, gdzie praktycznie poza tym elementem hinduskich wierzeń i tej jakiejś ich mitologii, której ja nie znam, praktycznie wszystko inne już widziałem. Tylko nie w tym zestawieniu. <laughs> Oni tak jakby wzięli wszystkie kuchnie świata i zrobili z ich jedną potrawę, i Gordon Ramsay wchodzi, takie, co to kurwa jest, no nie? Ale mm, to nawet dobrze smakuje. A to tu, tu, tutaj już nie do końca. Tu, tu, tu jest surowe, ale tu dobrze smakuje, no nie? A w ogóle całość wygląda dziwnie ale to jest entertainment, oni ewidentnie stawiają na to, że to ma być wielkie, epickie widowisko, to jest ostatni film z ostatnich filmów, tak? Wszystkie te filmy są budowane, nie? Po prostu nie mają hamulców i jak widzicie jestem podekscytowany, bo to się wciąż to się dobrze oglądało, no nie? I ta historia jak zaczęła się zawiązywać, to zrobiła się naprawdę ciekawie, no nie? To jest część w ogóle pierwsza, tam było napisane na koniec Taligi, nie, jaki jest tytuł? Kalki Cinematic Universe i znaczy, no wiecie, to się kończy trochę na zasadzie Avengers Infinity War, no nie? Więc... Ja chętnie obejrzę dalej, no nie? To było fascynujące. Sekwencje akcji, w których oczywiście czasami grawitacja nie działa i czasami dzieją się dziwaczne rzeczy, właśnie takie teledyskowo dziwne, Naprawdę robiły wrażenie. Są momenty, na koniec jakaś bitwa jako właśnie o Wakanda, albo jak za Zakłamenem mi się powiedzmy skojarzyło, jak tam się armie pod wodą naparzały. Są momenty stricte wyjęte z Blade Runnera, jak e, no, sekwencja, jak idą do tego jednego do jego bożka wygląda jak... No, w, widać, że ktoś oglądał po prostu tą scenę z Jaredem Leto w Blade Runnerze 2049, jak idą do niego, łącznie z latającymi kulkami. Jest wiele tego typu, wiecie, no, no widać na motywacje, co nie zmienia faktu, że to było dobrze wykonane, no nie? Oczywiście jest w tym taka doza kiczowatości, że ja przez pół filmu się śmiałem w momentach, które no, teoretycznie nie powinienem się teraz śmiać, ale mnie po prostu bawiło to, no bawi mnie to po prostu czym ten film jest, no nie? Ale to nie znaczy, że on jest taki zły, że to nie jest taki śmiech jak z The Room, nie? To nie jest taki śmiech jak, wiecie, czegoś tak złego, to jest po prostu taki śmiech takiego takiego wow, aż, aż nie wiem, co powiedzieć, no nie? Ale bez wątpienia e, dobrze się bawiłem i, i jest no wiele fascynujących elementów. Tylko, że ja bym te filmy, ja bym tonalnie ściął ten wachlarz, ale ja nie mówię, że, wiecie, ściął do poziomu takiego stłumionego hollywoodzkiego kina, niech to będzie ekscentryczne. Ekstry, Ściąłbym te takie końcówki, 20%, nie? Takie, wiecie, te najbardziej hardkorowe rzeczy. No bo ten już taki full slapstick z debilnym humorem, Uciąłbym, wolałbym trochę więcej powagi, wolałbym więcej trochę jakieś losy wszechświata się ważą, no nie? Z drugiej strony, yy, pierwsze półtorej godziny totalnie bym. Yy, po prostu tam, tam co drugą scenę można wyciąć, inaczej napisać, żeby wprowadzić bohaterów i tak dalej. Skaczemy w różnych jakichś tam lokacjach, bohaterowie giną, potem przyczepiamy się do nowych, tak naprawdę nie wiadomo, kto jest głównym bohaterem przez długo. Eee, jakby, no jest, jest to problematyczne, no. je, je, jest, jest to problematyczne, w jaki sposób oni robią tą narrację, w jaki sposób dają ekspozycję. Poza tym ekspozycją, o której już powiedziałem, że jakby opowiadają nam, wiecie, cały lore, to jeszcze jest mnóstwo ekspozycji, typu coś, co już wiemy o bohaterach, oni stają i to mówią, i dosłownie, po prostu mówią nam do, do kamery. Tak powtarzają coś, co już wiemy. Także są takie błędy scenariuszowe tego typu, które i znowu ta, tego typu scena z 3 godzinnego filmu. Do wycięcia. Jeśli przed chwilą się czegoś dowiedziałem na ekranie, po czym bohaterowie stoją i mówią tak, to to się stało, no to się stało, bo ja jestem taki... Do wycięcia. To jest takie po prostu, wiecie, cutting room floor powinno się znaleźć, no nie? E, co jeszcze mogę powiedzieć? No, y, muzyka. Muzyka jest epicka, wielka i wspaniała, ale to, co w tym filmie w ogóle jest genialne, to jest sand design. Muzyka i sand design oczywiście bardzo mocno jest znowu inspirowany właśnie tam Hansen Zimmerem, Duną, Blade Runnerem. Ale, więc z czasem po prostu są momenty, że ja mówię, okej, okay, dobra, no to jest po prostu, to, to, to po prostu jest zniunek, no nie? Ale sam design wybuchów, walki, technologii przyszłości i tak dalej jest potężny, epicki i dobry. Jest naprawdę dobry. Jak oni się zaczynają naparzać, tam ktoś, nie wiem, przebiega z typem przez jakieś tam ścianę budynków, to te ma to dolnięcie, ten sound design jest na bardzo wysokim poziomie. Trochę się śmiałem z tego, że w sumie to oglądaliśmy w Hindi, podczas gdy film właśnie jest w tym drugim języku, więc no ten ADR czasami był zły. Czasami było słychać, że wiecie, że głos jest podkładany. To jest trochę jak takie te stare spaghetti westerny, że tam... Ja, ja nie do końca... Musiałbym się trochę usiąść nad tym, jak oni to, jak oni to kręcą, nie? Czy, 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 czy wszystkie filmy mają ADR-owane, czy, czy po prostu to jest kwestia tego, że przerzucali na Hindi, no nie? Ale bez wątpienia jest to film miliona... To jest taki milion pomysłów, i niech Wam się spodoba połowa z nich, to i tak będzie dobry seans. Wiecie o co chodzi? No, oni, oni mają taką zasadę, że po prostu zrobią 700 rzeczy. Niech 350 z nich trafi. <noise> Jak już jest więcej niż w zwykłym filmie. Także fantastyczny, chaotyczny. Fascynujący bałagan ze świetnymi scenami akcji, który ocena punktowa nie umie, nie odda tego, ale dam mu szóstkę z serduszkiem. Wahałem się nad siódemką, to mogę powiedzieć, że to tak. Znaczy, są momenty idiotyczne, są momenty, które nie działają, są momenty, które są takimi błędami scenariuszowymi i chaotyzmem scenariuszowym i tonalnym, po prostu, który wiecie, no na, na, na zachodzie by nie przeszedł, no nie? No taki na zachodzie, że siedzi w kinie i się, patrzycie po sobie, na zachodzie, to się kurwa dzieje w ogóle, no nie? Ale z drugiej strony, oczywiście, milion innych plusów, i. I jest epicka skala tej produkcji, która działa i osobiście polecam. Serio, no to trwa 3 godziny, musicie zastanowić, czy macie na to ochotę, ale to nie jest jakiś żart czy coś, bo wiem, że wiele osób wciąż usłyszy jak to film Zim. Co? Naprawdę to jest lepsze niż, powtarzam, jakieś quantumenie i tak dalej. Naprawdę są tej tutaj... sekwencje akcji są fascynujące. Historia jest niesamowicie głęboka, tylko zagłębia tej historii jest trochę podtapiana tym. Yy tonalnym chaosem, nie? No bo chcecie się skupić, są takie Blade Runnerowe wątki, że tam jakaś dziewczyna jest w ciąży i może urodzi Boga, a może nie, jakieś tam wiecie, no takie naprawdę sci takie czarne sci-fi, gdzie tam ludzie są mordowani i losy ludzkości się ważą, Taki, no takie junowo Blade Runnerowe, po czym slapstick, tańczą <laughs> no to jest to jest dziwne, no to podcina trochę ale hej, e, dobra, jak widzicie ja się bawiłem świetnie, nawet jak film ma swoje Problemy. Czekam na wasze opinie. Kto oglądał jakby walkę Starlorda z Gandalfem? No ja się cieszę kurwa, że to widziałem. Po prostu. Piszcie śmiało w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.